Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu powiemy o sukcesie filmowym jednego z naszych studentów. O zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. O pisaniu prac dyplomowych na naszej uczelni. Oraz o programie Erasmus+. A przy mikrofonie Małgorzata Zimnoch i Krzysztof Brauer. Zapraszamy. Radiowy Ekspres Studencki. Już jutro studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczną sesję egzaminacyjną. Jest to okres podsumowania wiedzy, który wiąże się z wieloma emocjami i zmaganiami. Życzymy im, aby szybko zdali egzaminy i mogli zregenerować się przed kolejnym rokiem pełnym wyzwań. Z programu Erasmus+ korzysta wielu studentów, w tym również nasi. Każdy z nich w ramach tej inicjatywy ma możliwość zaliczyć sesję egzaminacyjną lub odbyć praktyki w wybranej placówce poza granicami naszego kraju. Jednym z nich jest Jakub Łowczecki, który w tym semestrze zalicza sesję w Hiszpanii. Kuba powiedział nam, czym różni się zaliczenie przedmiotów w Polsce i Hiszpanii. Zarówno sesja egzaminacyjna w Polsce i w Hiszpanii to dla każdego studenta trochę stresu. Jednak tutaj język jest tym, co to wyróżnia, bo 4 wykłady w języku hiszpańskim i później egzaminy w języku hiszpańskim, 1 w języku angielskim to dla mnie totalna nowość, ale się nie poddaję, kilka mam już za mną, 3 jeszcze przede mną. Dużo mobilizacji, dużo ciężkiej pracy, no i na pewno każdy student sobie poradzi z taką sesją właśnie w ramach projektu Erasmus+ za granicą, czy to we Włoszech, w Hiszpanii, czy gdziekolwiek indziej w Unii Europejskiej. A więcej na ten temat w rozmowie magazynowej, którą przygotowała dla Was Zofia Dura. Zbliża się czas obron licencjackich i magisterskich dla studentów AKSIM. Niektórzy z nich po 3 latach ciężkiej pracy zyskają pierwszy stopień studiów wyższych. Z kolei nasi starsi koledzy będą ubiegać się o 2 stopień zawodowy. Każdy z nich pod kierunkiem wybranego wykładowcy musiał napisać pracę dyplomową. Zapytaliśmy jednego z promotorów, na czym polega tworzenie takiej pracy. Moment obrony pracy dyplomowej jest ważnym momentem w procesie studiowania. Przede wszystkim studenci konsultują z promotorem tę kwestię obrony, jak ona będzie przebiegała, też dostają informacje dziekana, jak to będzie wyglądało. Podczas obrony też są zapoznawani przez przewodniczącego komisji zawsze z procedurą obrony. Ja jako promotor zawsze polecam studentom, żeby przemyśleli sobie jeszcze raz tezę pracy, przemyśleli najważniejsze wnioski z pracy i później w trakcie obrony potrafili to zreferować w sposób interesujący, żeby zaciekawić komisję, żeby też pokazać, że temat, który realizowali, był dla nich interesujący. Jednak prace dyplomowe piszą studenci. Dlatego zapytaliśmy kilku z nich, jakie napotkali trudności i czy udało im się zrealizować wszystkie założenia. Ja piszę o folklorze w reklamie telewizyjnej i analizuję m.in. reklamy Lubeli, Piątnicy i rozważam właśnie, jaki wpływ ma na wybory konsumenckie to, że w reklamie się wykorzystuje jakieś elementy z kultury ludowej. Ale temat był przyjemny, więc wszyscy uspokajają nas, że to nic strasznego, że spokojnie. No, emocje, które też towarzyszą, to takie zaskoczenie, że jejku, już minęły 3 lata, że dopiero właściwie to się przychodziło na studia, a tu już obrona. Próbuję opisać zagadnienie gier elektronicznych, właściwie sportu elektronicznego w nowych mediach, jak to jest przedstawione, jak to mniej więcej działa, jakie są źródła informacji. No i też taka krótka historia z wytłumaczeniem, na czym ogólnie ten e-sport polega. To jest mój temat i zobaczymy, co też na to cała komisja powie, bo to jest, wydaje mi się, dosyć nietypowy i świeży jak na rynek polski temat. Tematem mojej pracy licencjackiej jest muzyka w reklamie. Uważam, że jest to dość ciekawy i interesujący mnie temat, dlatego też o tym pisałam. Wiadomo, oprócz samej pracy, jeśli chodzi o przygotowania, są również pytania na obronę i myślę, że już bliżej niż dalej. Jestem też bardzo zadowolona, że udało mi się napisać całą pracę i mogę bronić się w czerwcu i aktualnie już oczekuję na samą obronę. Każdemu z nich życzymy powodzenia podczas obrony i dalszych sukcesów. Pamiętajcie, że Wy również możecie ukończyć studia w AKSIM. Rekrutacja już wkrótce.
Krakowie odbyła się finałowa gala 13. edycji konkursu Młodych Dziennikarzy. Celem jest dostrzeżenie dziennikarskich talentów oraz medialnych inicjatyw, które zasługują na uznanie. Nasz absolwent Krystian Lachor otrzymał nagrodę specjalną za wybitne zdjęcia do filmów. Stworzył on ujęcia do pełnometrażowego filmu pod tytułem To Polacy z Markowej, przedstawiającego historię błogosławionej rodziny Ulmów, która za swój bohaterski czyn zapłaciła najwyższą cenę – życie. Zdobyta nagroda jest dużym wyróżnieniem oraz otwiera nowe drogi młodemu twórcy. Krystian opowiedział nam, jak wygląda praca operatora na planie. Operator kamery jest tak naprawdę oczami reżysera, który przekazuje, ukazuje, przedstawia obraz, który wykreowany ma w głowie reżyser. Jest to jedna z ważniejszych funkcji na planie filmowym. I tak naprawdę bez operatora, bez tych oczu reżysera film nigdy by nie powstał, bo wiadomo, można skomponować dźwięk, można zrobić efekty, można zrobić color grading, można coś zmontować, ale żeby móc pracować, trzeba mieć tą materię. Dlatego często jest tak, że najpierw nagrywa się film, później tworzy się do niego muzykę, efekty specjalne. I uważam, że operator kamery jest takim, powiedzmy, mózgiem albo sercem reżysera. Oprócz tej pracy stricte technicznej, operator musi mieć jeszcze jedną ważną cechę, jaką jest sprawna komunikacja z zespołem, bo operator nie pracuje sam, pracuje z reżyserem, pracuje z innymi asystentami operatory. Zapytaliśmy się również, co oznacza dla niego ta wygrana. Nagroda, którą otrzymałem w Krakowie, bardzo mocno mnie zdziwiła, ale też i zmotywowała do dalszego działania w kierunku operatorskim. Ja też się cieszę z tego powodu, że ta ciężka praca, którą kiedyś wykonywałem i też odczuwałem walor tej ciężkiej pracy, bo jednak pamiętam, ile kosztowało mi to czasu, snu, zdrowia i też takiego, powiedzmy, poświęcenia siebie w te rzeczy, ale teraz widzę, że to przynosi owoce, że to wszystko frapuje. Jestem z tego bardzo zadowolony, dumny i zmotywowany do dalszej ciężkiej pracy. No i żeby tylko Bóg błogosławił, żeby było zdrowie, przychylni ludzie, którzy będą wspierali i wierzę, że możemy w przyszłości iść po Oscara. Gratulujemy Krystianowi zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach filmowych. A już teraz czas na rozmowę magazynową. Dzisiaj przygotowała ją dla Was Zofia Dura. Dzień dobry, przy mikrofonie Zofia Dura, witam w dzisiejszej rozmowie magazynowej. Moim gościem jest Marta Oleksy, studentka dziennikarstwa w naszej akademii. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry, cześć wszystkim. Marta niedawno wróciła z Erasmusa, o którym już wiele razy mówiliśmy w naszym programie. Marto, gdzie byłaś na tym Erasmusie? Ja byłam w Hiszpanii, w Walencji. Odbywałam tam praktyki w polskiej szkole imienia Ireny Sendlerowej. Właśnie Erasmus to są zarówno studia, ale też praktyki. I powiedz, dlaczego wybrałaś taki format? Szczerze powiedziawszy, Erasmus to była taka decyzja, która wyszła trochę spontanicznie, aczkolwiek odwlekałam ją trochę w czasie, ponieważ na studia nie miałam tyle odwagi, żeby się zdecydować, ale raz koleżanka w pokoju rzuciła, że fajnie by było wyjechać właśnie na praktyki, a że Erasmus daje takie możliwości, to pomyślałam, że czemu nie? Zwłaszcza, że te praktyki i tak musimy odbyć. I dlaczego Hiszpania? Początkowo myślałam o trochę takim, że tak powiem, mniej standardowym kraju, ponieważ Hiszpania to jednak jest taki częsty kierunek wyjazdów studentów. Ale potem stwierdziłam, że to jest naprawdę piękny kraj i że może jednak warto się tam wybrać. Dobrze, teraz chciałam podpytać trochę o praktyki. Na czym one polegały? Tak jak już wspomniałam wcześniej, to były praktyki w polskiej szkole. Ta szkoła działa tak, że chodzą do niej głównie dzieci z mieszanych rodzin hiszpańsko-polskich, które właśnie poświęcają swój wolny czas w sobotę i udają się do tej szkoły. Więc tak naprawdę co tydzień, co sobotę udawałyśmy się do tej szkoły,
pomagałyśmy w zajęciach, właśnie też uczyłyśmy się jak same, jak prowadzić te zajęcia. Spotkałyśmy bardzo sympatyczne panie nauczycielki, które też nas w to wprowadziły. A w tygodniu wykonywałyśmy dużo takich zdalnych zajęć, typu uzupełniałyśmy jakieś tam spisy biblioteczne, tam pani dyrektor nam właśnie zlecała różne zajęcia. Robiłyśmy też kwiatki z bibuły, ponieważ to był też okres wielkanocny, a że w szkole jest też właśnie są kultywowane te polskie tradycje, to dzieci właśnie robiły takie typowe palmy wielkanocne, jak robi się tutaj w Polsce. No to bardzo fajnie. A jak dzieci? Czy one potrafią rozmawiać w języku polskim? Jaki jest jakby ich poziom umiejętności językowych? Tak, dzieci potrafią rozmawiać po polsku, ale z tego co zauważyłam, między sobą jednak mówią po hiszpańsku. Mm-hmm. To zauważyłam głównie u tych młodszych dzieci. Ale tak, mówią po polsku i to nawet, no, naprawdę bardzo dobrze. Wiadomo, że ta szkoła też im na pewno dużo pomaga. To jest też tak, że tych maluszków jest najwięcej, ponieważ no, potem te dzieci po prostu też rezygnują ze szkoły na rzecz troszkę innych rzeczy. Ale z tego, co zauważyłam, to po polsku mówią naprawdę bardzo dobrze. A jak twoja znajomość hiszpańskiego? Czy w ogóle umiałaś, jak tam pojechałaś? Czy czegoś się nauczyłaś? Jak to wyglądało? Powiem ci, że zanim tam wyjechałam, to nauczyłam się tak naprawdę takich podstawowych zwrotów, typu ile coś kosztuje, dziękuję, dzień dobry. Ale szczerze powiedziawszy, głównie posługiwałyśmy się tam językiem angielskim, ale wiadomo, z hiszpańskiego też coś tam próbowałam. Czyli powiedzieć. Da się dogadać. Tak, tak, da się dogadać. Dobrze. Na koniec chciałam podpytać o takie wskazówki dla studentów, którzy się wahają, a jednak chcieliby skorzystać z tego programu. Co byś im przekazała? Przede wszystkim, żeby w ogóle korzystali z tego programu, ponieważ uczelnia daje taką możliwość, a dostać się jest naprawdę no, nie tak trudno. Tutaj też finansami nie ma co się przejmować, ponieważ też dostajemy jakąś tam określoną pulę pieniędzy. No i to jest na pewno takie ciekawe doświadczenie. No, nie często zdarza się nam jechać do obcego kraju, zwłaszcza na tak długi okres czasu. Poznać inną kulturę, inny język, wspaniałych ludzi. No i oczywiście nabrać też takiej właśnie praktyki, czy to właśnie w Hiszpanii, czy w innym kraju. No ale no, o studiach się nie wypowiem, ale mam też kolegę, który mówi, że też warto. Że poleca. Tak, tak. A czy zastanawiasz się nad kolejnym wyjazdem w ramach tego programu? Tak, zastanawiam się, ponieważ dowiedziałam się, że ja teraz jestem na studiach magisterskich, że po magisterce też można jechać jeszcze na praktyki, także no. Myślę, że grzechem byłoby nie skorzystać. Jasne, a jaki kraj już myślałaś? Jeszcze nie, ale będę się zastanawiać. No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tobie również dziękuję. Moim gościem była Marta Oleksy. I żegna się z wami Zofia Dura. I tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Kolejne niezmiennie w przyszłym tygodniu o stałej porze. Pamiętajcie, że jesteśmy dla was na portalach społecznościowych, Instagramie, Facebooku i X-ie. Odwiedzajcie również naszą stronę internetową axim.edu.pl. A żegnają się z wami Małgorzata Zimnoch i Krzysztof Brauer. Do usłyszenia.